Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Wiele osób uważa, że jest to o wiele zdrowsza opcja niż normalne mleko, ponieważ jest zalecane przez wielu dietetyków do regularnej konsumpcji, ale twierdzenie, że jest dobre dla Twojego zdrowia, jest dalekie od prawdy. Ostatnio odkryto, że mleko sojowe może mieć szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie i chociaż rosnące dowody potwierdzają to twierdzenie, ludzie nadal spożywają mleko sojowe, wierząc, że jest zdrowe i pożywne. Zostań ze mną do końca, a przedstawię Ci fakty, dlaczego mleko sojowe może siać spustoszenie w Twoim organizmie i niszczyć Twoje zdrowie. Soja zawiera hemaglutyninę, substancję, która powoduje zakrzepy, a to prowadzi do zbijania czerwonych krwinek. Roślina ta zawiera również estrogeny roślinne, fitoestrogeny AKA, które hamują funkcje hormonalne i są związane z rakiem piersi i niepłodnością u kobiet. W przypadku żywności sojowej obfituje w toksyczne aluminium, które ma szkodliwy wpływ na nerki, system nerwowy i jest również związane z występowaniem choroby Alzheimera. Soja jest bogata w naturalne toksyny, a picie tylko 2 szklanek mleka sojowego dziennie może negatywnie wpłynąć na cykl menstruacyjny u kobiet. Należy również wiedzieć, że w procesie produkcyjnym delikatne białka soi są narażone na wysokie temperatury, w celu produkcji teksturowanego białka roślinnego i izolatu białka sojowego, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Badania naukowe wykazały, że spożywanie soi zwiększa zapotrzebowanie organizmu na witaminę D i witaminę B12. Czy słyszałeś o toksycznych izoflawonach? Obfituje w nie soja, ale trzeba wiedzieć, że niektóre z tych izoflawonów, takie jak dajcajna i genistajna, mogą powodować rozwój raka piersi. 99% soi to GMO, ponieważ jest to jedna z najczęściej skażonych pestycydami żywności. Soja zawiera związek podobny do witaminy B12, którego organizm nie jest w stanie przetworzyć. Spożywanie produktów sojowych może prowadzić do niedoboru witaminy B12. Produkty sojowe zawierają duże ilości kwasu fitynowego, który zapobiega trawieniu miedzi, żelaza, cynku, wapnia i magnezu. Karagenina w mleku sojowym. Wiele badań naukowych wykazało, że karagenina spożywcza w mleku sojowym może wywoływać u szczurów laboratoryjnych uszkodzenia, owrzodzenia, zapalenie żołądkowo-jelitowe i raka okrężnicy, co jest dość niepokojące. Co więcej, według Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego ostatnie badania ujawniły związek między stosowaniem karageniny o jakości spożywczej, a opornością na glukozę i insulinę u myszy. Wszystkie powyższe fakty powinny wystarczyć, aby przekonać Cię, że produkty sojowe i soja mają wyjątkowo szkodliwy wpływ na ogólny stan zdrowia, dlatego musisz natychmiast przestać je spożywać. Jeżeli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści, żyj zdrowo i daj łapkę w górę. Pozdrawiamy!